jesteście gotowi? Tak! Nikt tego nie słyszał. Czy jesteście gotowi? Tak! Okej. Okay. Późniarscy, nie stoimy na matach. I nie przepychamy się. Macie 1000 metrów. Gotowi? Start! Catch it, put it in a jar to have and to hold. To save for later, you cannot trust it to come again. To wait for you to find a pen and fill the paper with the message that it wants to send. Grab it, hold it by its tape before it escapes. You know its ways and you cannot lose it, that's what you fear. Myślę, że zebrało się tutaj kilka tysięcy osób. W szczytowym momencie mogło być nawet około 2500 ludzi. Bardzo duże zainteresowanie jest zarówno dzieciaków, bo to ich święta, ale też rodziców, dorosłych, którzy się bardzo dobrze z nimi bawią. Myślę, że tych ludzi cały czas jest tutaj sporo. W każdym momencie tak naprawdę było bardzo dużo i cały czas panuje przede wszystkim dobra zabawa. Na pewno cieszymy się, że udało się doprowadzić do organizacji tej imprezy zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Tutaj duża praca była wykonana wcześniej przez Marcina Tarocińskiego, później przejęła sprawę Ola Filipiak i udało się płynnie przejść tak naprawdę, mimo wszystkich zmian, które towarzyszyły klubowi w ostatnim czasie, udało się zorganizować tę wspaniałą imprezę i wszyscy się tutaj bardzo dobrze bawią. Miałem okazję tak naprawdę przygotowywać imprezę i prowadzić rok temu, kiedy to był ten pierwszy taki widzewski Dzień Dziecka. Już wtedy to fajnie wypadło, mieliśmy turniej piłkarski, mieliśmy też atrakcje dla dzieciaków, masę konkursów, mnóstwo nagród. Ale co mnie cieszy, robimy postęp, bo w tym roku ludzi jest jeszcze więcej. Na pewno się do tego przyczynił bieg z historią Widzewa. Wydaje się, że to nie był zły pomysł, żeby połączyć te dwie imprezy, żeby w ten sposób mogli też biegacze starsi z dzieciakami przyjść. Przy okazji dzieci mogą się pobawić, mamy tutaj dla nich masę atrakcji. Tak naprawdę przygotowaliśmy tę imprezę, myślę, jakieś 2,5 do 3 miesięcy, bo mamy tutaj mnóstwo partnerów, naszych widzewskich partnerów. Nie mogłem nie przyjść po prostu i tak zostawić coś, czemu poświęciłem naprawdę dużo czasu. Bardzo się cieszę, no doskonale wiecie, no, z różnych przyczyn w tej chwili jakby no, nie ma mnie w klubie, ale ja nie obraziłem się na pewno na Widzew i nigdy nic tego nie zmieni. Oczywiste, że po prostu muszę tutaj być, popatrzeć, jak kolegom, koleżankom się to udało. Ja chciałem podziękować właśnie przede wszystkim Marcie Tołkacz, Sebastianowi Szczególskiemu. Razem trenujemy sport, bo dopilnowali wszystkiego, jeśli chodzi o część biegową. To wyszło perfekcyjnie, moim zdaniem. Chyba nie ma tutaj osób, które by na coś narzekały. Fajnie, że też tak jak ty, Arek, jak inni koledzy, koleżanki z klubu też jakoś to dopięły do samego końca. No, mam nadzieję, że to nie jest moja ostatnia impreza tego rodzaju. Czyli do zobaczenia. Oby. Gently, you want it feeling completely calm, so you can hold it in your palm and help it grow just like it is born to become. Oh, 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 oh
reprezentowało około 800 zawodników. Jest to rekordowa liczba. Jak najbardziej jest to ogromny sukces dzisiejszego dnia. Nasze liczby szacunkowe mniej więcej zjawiło się dzisiaj około 4000 osób, za co bardzo serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że następna edycja będzie jeszcze piękniejsza. Fantastyczna inicjatywa, w ogóle tylu pozytywnych ludzi, taka cudowna energia, tyle dzieci, te biegi dziecięce w ogóle robią wrażenie, bo to od takich rocznika, a w ogóle ledwo odbiegających, którzy biegną z rodzicami, po dużo starszych, widać, że wszystkim zależy na tym, żeby zwyciężać, ale też na świetnej zabawie. Rodzice biegną z dziećmi, no cudowne miejsce, fantastyczna sprawa i ogromne gratulacje dla organizatorów, bo wiem, że kosztowało ich to bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracy i widać, że takie ogromne zaangażowanie, że aż tydzień temu byłem na Rossmanie, tam nie było takiej atmosfery. Widać tutaj naprawdę taka rodzinna, fantastyczna atmosfera. Właśnie to jest najcenniejsza rzecz, że widzimy się wspólnie, możemy się nie znać, ale każdy sobie kibicuje. Wiadomo, że jest coś, co nas łączy wszystkich. To jest ten widzew, to jest budujące, że niezależnie od wyników, niezależnie od tego, co się dzieje, to gdzieś jest ta społeczność. Sentymentalne wszystko tutaj jest. Szczególnie ten park tutaj. Kiedyś trenowałem tutaj w Widzewie i swoje kilometry tutaj kiedyś wybiegałem i taki sentyment tutaj jest. Wszystkie grupy młodzieżowe, pamiętam tutaj okres przygotowawczy, zimowy tutaj. Dążymy do tego, aby bieg Widzewa stał się biegiem miejskim. Dążymy do tego, żebyśmy spotkali się w sercu Łodzi. Mamy nadzieję, że to nastąpi na jesieni 19 października. Się rozwija, chcemy stworzyć stowarzyszenie i chcemy jak najbardziej sformalizować swoje działania. Będziemy zachęcać, będziemy prowadzić nabór, będziemy robić troszeczkę restrukturyzację, żeby to wyglądało o wiele bardziej profesjonalnie i żeby takie imprezy odbywały się jak najczęściej. Zapraszam wszystkich na kolejny bieg 19 października. Widzę! Łódzki? Widzę! Łódzki? Widzę!